List numer 108. Ojciec Pio do Ojca Augustyna Pietrelcina 13 grudnia 1912 roku. Tedeum Laudamus, ciebie Boga wysławiamy. Byłem w stanie przeczytać w końcu to, co napisałeś. Twój list, tak pełen czułego pocieszenia, dobrze podziałał na moją udręczoną duszę. W jaki sposób powinienem ci podziękować, mój ukochany ojcze, za zjednoczenie w moim bólu? W czasie którego doznałeś także jakiegoś pocieszenia. Będę ci wdzięczny za Twoją opiekę nade mną i za ból, który dzieliłeś ze mną. Niech wystarczy tyle, jestem ci bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że oddam ci to stokrotnie, kiedy będę z Panem Jezusem. Och tak, będę wtedy prosił ze świętym naleganiem bez fałszywego wstydu, aby mi zostały dane łaski dla Ciebie. A jeśli umrę wcześniej od ciebie, jak się spodziewam, nie obawiaj się, nie zapomnę o tej obietnicy. Z pomocą dobrego aniołka tym razem zostało odniesione zwycięstwo nad przewrotnym zamiarem tego kozaka. Twój list został odczytany. Anioł poradził mi, abym pokropił święconą wodą, zanim otworzę, pierwszy list, który przyjdzie od ciebie. Uczyniłem tak z twoim ostatnim listem. Ale kto może wyrazić wściekłość zazdrośnika? Chciałbym nie wykończyć za wszelką cenę. W tym celu wykorzystuję całą swą diabelską przebiegłość. Lecz zostanie zniszczony. Aniołek zapewnia mnie o tym, a niebo jest z nami. Ubiegłej nocy szatan ukazał mi się w postaci jednego z naszych ojców i przekazał mi surowy nakaz ojca prowincjała, aby nie pisał więcej do ciebie, ponieważ jest to wbrew ubóstwu i stanowi poważną przeszkodę w dążeniu do doskonałości. Wyznaję moją słabość, mój ojcze. Płakałem gorzko, wierząc, że tak jest rzeczywiście. W najmniejszym stopniu nie mógłbym nawet podejrzewać, że to jest pułapka zazdrośnika gdyby aniołek nie ujawnił mi oszustwa. Tylko Pan Jezus wie, jak ciężko było mnie przekonać. Towarzysz mojego dzieciństwa próbuje zmniejszyć bóle, którymi sprawiają ci nieczyści apostaci, usypiając mojego ducha w marzeniu nadziei. Jestem spokojny, pogodzony ze wszystkim i ośmielam się ufać, że te diabelskie sztuczki nie będą wywoływać zgubnych skutków, które straszyły mnie przez chwilę. Kończę prosząc cię, abyś polecił mnie dzieciątku, które narodzi się... A ja obiecuję robić to samo dla ciebie, jednocześnie życząc ci w imieniu moich krewnych i wszystkich znajomych najszczęśliwszych świąt Bożego Narodzenia i prosząc, abyś przekazał pozdrowienia całej wspólnocie. Twój biedny brat pio. Zazdrośnik wścieka się jeszcze bardziej wtedy, kiedy piszesz w języku francuskim. To się ujawniło. Robiąc mu na przekór, pisz do mnie częściej w tym języku. Franciszek przesyła ci niezliczoną ilość całusów. Mój list wysłany do ciebie 12 zeszłego miesiąca nie doszedł do ciebie. Czy to prawda? List numer 112. Ojciec Pio do ojca Augustyna. Pietrelcina, 29 grudnia 1912 roku. Mój najdroższy ojcze. Kolejny rok przechodzi do wieczności z ciężarem win, które popełniłem w tym czasie. Ileż dusz szczęśliwszych ode mnie powitało Jego świt, a nie doczekało końca. Ileż dusz weszło do domu Jezusa i pozostanie tam na zawsze. Ileż najszczęśliwszych dusz, którym zazdroszczę, przeszło śmiercią sprawiedliwego do wieczności, ucałowane przez Jezusa, wzmocnione sakramentami, zaopatrzone przez sługę Bożego, z niebiańskim uśmiechem na ustach, pomimo fizycznych cierpień, które je dręczyły. Życie tutaj, na ziemi, męczy mnie, mój ojcze. Jest tak gorzką męką dla mnie życie na wygnaniu, że już dłużej nie mogę wytrzymać. Myśl, że w każdej chwili mogę stracić pana Jezusa, tak mnie zamartwia, że nie umiem tego wyjaśnić. Tylko dusza, która szczerze kocha pana Jezusa, będzie mogła to pojąć. W tych tak dla mnie uroczystych dniach, ponieważ są świętami Bożego Dziecięcia. Często byłem systematycznie opanowywany wyjątkowo ogromną miłością Bożą do tego stopnia, że obumiera moje biedne serce. Przeniknięty zupełnie łaskawością Pana Jezusa wobec mnie, skierowałem zwykłą modlitwę do Niego, robiąc to z większą poufałością. O Jezu, obym mógł kochać Cię, obym mógł cierpieć tyle, ile chciałbym, aby Cię zadowolić i naprawić w jakiś sposób niewdzięczność ludzi wobec Ciebie. A Pan Jezus pozwolił mi wyraźniej usłyszeć w mym sercu jego głos. Mój synu, miłość poznaje się w bólu. Odczujesz go jako ostry w swej duszy, a jeszcze ostrzejszy w swym ciele. Mój Ojcze, nie są jasne dla mnie te słowa. Ci kozacy próbują męczyć mnie na wszystkie sposoby i z tego powodu skarżę się Panu Jezusowi. Słyszę jak Jezus mi powtarza: Odwagi, przecież po bitwie nastaje pokój. Jezus mówi, że mi potrzeba wierności i miłości. Jestem gotowy na wszystko, aby tylko spełnić Jego wolę. Błagam Cię tylko o to, abyś modlił się za mnie, bym tę resztę życia, która mi pozostała, mógł przeżyć ku Jego chwale i abym ten krótki czas przeżył na podobieństwo rozprzestrzeniającego się światła. Modliłem się do Pana Jezusa w tej intencji, którą mi poleciłeś, lecz mi nie odpowiedział. Od pewnego czasu nie chcę mnie zaszczycić odpowiedzią wtedy, kiedy chodzi o sprawy naszej prowincji, ponieważ doznaje wielkiej przykrości z powodu jej postępowania. Mnie się wydaje, że zawsze powinieneś chętnie przyjmować obowiązek, gdy będzie ci nakładany, ponieważ wydaje mi się, że chociaż jesteś dość słaby do jego spełnienia, to jednak powinieneś go przyjąć również dlatego, że do tego obowiązku brakuje odpowiedniejszych ludzi. Błagam Cię jednak, abyś sam nie ubiegał się o ten obowiązek, nawet pośrednio. Jeśli zaś będzie możliwe nie przyjąć go, to nie przyjmuj. Od ojca Stefana, to znaczy z Fodzi, nic nie otrzymałem. Do połowy przyszłego miesiąca nie brak mi intencji mszalnych. Potem Pan Bóg się o nie zatroszczy. Kończę. Nie jestem w stanie dalej pisać. W imieniu księdza proboszcza, mojej rodziny i wszystkich naszych dobrych przyjaciół życzę Ci szczęśliwego Nowego Roku. Prosząc Cię, abyś przekazał te życzenia całej braterskiej wspólnocie. Miej mnie zawsze za swego ucznia. Brat Pio.